Siemanko, przed Wami kolejny odcinek, a w nim różne prankowe sceny. Zostańcie do końca i zobaczcie wszystkie. W tej scenie umieszczę naklejkę na skarpetach, powąchaj mnie oraz użyję śmierdzącego sprayu na nich i zobaczymy, jak ludzie będą reagować na takie śmierdzące skarpety. Słuchajcie, bo to niby są zapachowe. Czujecie, że to zapach ma jakiś... Tak. Czosnek jakiś. Idę właśnie na urodziny do kolegi i zastanawiam się, któremu dać skarpetki, bo kupiłem takie zapachowe. Który zapach byłby lepszy? Powaniajcie i powiedzcie. O Jezu! No zobacz. To jest czosnek. Piękne. O, zjadłabym je. Smacznie. Włosko. Co? No zobacz sobie te. A tutaj też takie silne. Te kolorowe. Na pewno? Tak. To ten męski taki zapach bardziej. Śmierdzą. To co? Te kolorowe weź, albo kup sobie nowy. Zobaczcie, powaniajcie. Te czy te? Nie wiem. To nie? No to dla faceta chyba lepiej ostre takie. A ty wiesz koperkiem tu natrzyć coś. Koperkiem. No ale miałbym, ale mi pies wszystkie zeżarł. A, ależ on żre koperek. Chcę wziąć je dla kolegi na ten. Idealne będą. Czarne. Ale nie, nie, ten, bo ładniejszy. No on i tak daltonista, to jest to w sumie mu obojętny. Taki dostęp. Dobra. Come on, dance. Yeah. Yep, that's it. Ah, whoa, whoa. I like it. This one good. Right. Come on, put your hands up. Oh, music is for twerking. Yeah. Clap me like Wawrzyniak slap in jail. Whoa, whoa, whoa. O, jaki fajny rower. No. Ciekawe jak jeździ. Sorry, Kibo, możesz nogę wziąć, bo mi na koło nadepnąłeś. A wiesz, jak chcę jechać. O, tyk, siadamy i jedziemy. Próbuję i nic. A w cholerę tam z tym. Będę chodził pieszo. No nic kompletnie. Ręczny trzeba wyłączyć. O, ręczny może. Ja tam idę na pieszo. Jaki ładny grzybek. Cześć, słuchaj, bo słyszałem, że jak się zjemu humora, to jest trujący, ale przy tobie chyba zaryzykuję. Dzień dobry. Krakendogi są? Krakendogi? A co, to ja poproszę jednego tylko bez kiełbasy. Sama bułka. Sama bułka? Tak. Chciałem sobie zamówić krakendoga. No co, normalna rzecz, nie? Bo ja nie lubię te bułki, a nie lubię kiełbasy. To jak to ma być? No po prostu pan policzy jak za normalnego krakendoga, a ja sobie, pan da mi tylko tą bułkę bez kiełbasy. Sosem chyba, nie? Nie no, na sucho, po co sobie smaka psuć? Bez sosów, ja smaku nie będę psuł sobie, bo po co? Tak jak i wódę ja bez zapoju, bo po co smaka psuć? Tak i tutaj. Jest sama buła, jest. Okno otwórz, bo mam sprawę. No okno w samochodzie otworzyć możesz? Kartą będzie płacone. Przy okazji widziała pani może mojego ojca? Wyszedł po mliko 5 lat temu, jeszcze nie wrócił.
szukam go tak po sklepach. W którym jestem, to się pytam, czy ktoś widział. Ludzie, moja siostra jest w ciąży! Gratulujemy! W końcu będę ojcem! O. Idziemy, chodź! O, dzień dobry. Mam takie pytanie. Czy pani się wykąpała w tęczy? Tak. A, stąd ten kolor. Na złotowca. To ja poproszę za... A nie, ja nie sprzedaję, sobie kupiłam. Tak, myślałem, że pani sprzedaje. Kupił. Dobre. Cześć. Co to? Hej, w tobie jedyna nadzieja. Uwolnij mnie. Ciekawie. Weź, proszę, bo trzymają mnie tutaj za tymi kratami, nie mogę wyjść. Brama jest otwarta. A może chociaż byś mi jakieś paczki z jedzeniem przerzucała od czasu do czasu? No nie wiem. Tutaj już wszystkie liście zjadłem, kwiatki. Nie, no wyjdę. No wyjdę, ale wyrok to mi się kończy dopiero za 25 lat. Kolejne marzenie? Kolejne moje marzenie. Moje marzenie to zrobić jest właśnie teraz. A, Wiksa! Dobry, proszę panią, sprawa jest taka. Pani ma kije, ja mam narty. Zbieramy to wszystko razem, jedziemy w góry. Super. Co pani na to? Podoba mi się. Połączymy to. Ja chciałem ci powiedzieć, że w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli wam się podobało, to też zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Chcesz coś powiedzieć? Pozdrowić kogoś? Tak, chciałabym pozdrowić mojego chłopaka Józka z Pilchowic, że w końcu się z nim zobaczę. Dzięki bardzo, muszę cię ściskać. Do zobaczenia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Gdy będę obok blisko, rozpalę ci ognisko, będę wyrywał rzepę i zrobię